Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stranded Alien Dawn z dodatkiem Robots and Guardians. No dobra, mamy jednego androida Hope, nadzieja. Ja mam nadzieję, że przetrwamy. Nie wiem, czy tych badań nie trzeba byłoby szybciej robić, bo jak my tam jesteśmy w tym momencie z tymi badaniami. Tworzenie broni... Kurczę, nie wiem, czy drewniane umocnienia jest sensowne. Krawiectwo, a co jakbyśmy mieli, nie wiem, budować, kurczę, coś? Gdzie to jest tutaj, żeby mieć... O, pacyfikatory, kurde. Jakieś cuda na kiju. Gdzie tu jest w ogóle budownictwo? Że jakbyśmy domek chcieli budować, czy coś w tym stylu. To jest wszystko zablokowane. Musimy znaleźć stopy metali, no właśnie. Sporo rzeczy dopiero jest odblokowywane. Rozmontowywanie statku, tworzenie narzędzi. A, podstawy budowania. Nie wiem, czy to sobie nie wezmę zamiast tych umocnień. Chociaż umocnienia też by były sensowne, bo... Henry, no i macie już domki tutaj. Może trochę drewna jeszcze tu zetnijcie. Henry, ty nic nie robisz? Siedzisz na razie. Okej, okay, no to siedź. Ale może byś się za coś wziął, kurczę. Hope też szuka. To Hope się już dużo rzeczy nauczyła, widzę. W ogóle kryształy energii, ulubione rzeczy. Ona tak naprawdę... Będzie trzeba się nauczyć jej... Nie no, ma intelekt i sprawność tylko. Reszta ma niezdolność. Ale pozostałe podstawowe rzeczy może robić. Zdrowie psychiczne. Krwawienia nie ma, ból, przytomność. Od energii. Krzemożel. Zwiększa zadowolenie bardziej niż nieprzetworzone źródła energii, takie jak paliwo ciekłe. Krzem i kryształy energii, czyli krzem tak naprawdę, z tych krzemokrzewów tutaj cztery rosną, dużo nam daje. Dobra, ulfeny cię będą atakować. Ja muszę tutaj zwrócić uwagę na ciebie. Dobra, dobra. Zwerbuj i spadaj, bo cię gonią. O kurde. Dobra. Tu się wkurzyły. A my nie mamy backupa żadnego. Dobra, odpuściły już. A ten nie żyje? Odwołaj. Dlatego już jest do poćwiartowania. No dobra, to mamy upolowane coś. No właśnie dlatego chciałbym mieć przynajmniej dwie postacie, które potrafią walczyć. Bo tak to, no to właśnie. Rita, co robisz? Jesteś bezczynna? Dlaczego? Szukasz? A możesz poćwiartować mi to? Jesteś nieprzypisana do aktywności, wiem, ale ktoś to musi zrobić. Kurczę, to tych krzemo coś tam trzeba by troszkę więcej zrobić. Zwiększ pole. Nowy zasób suszone mięso mamy. No i fajnie. Zbadano tworzenie broni. Otóż to. Co tu w ogóle w kuchence można? To jest to samo co w tych pozostałych. Zupa mięsna. To dobra, gotujcie tutaj, bo nie wiem, czy to nie ma tutaj jakichś bonusów. Tak, żebyś miał, nie wiem, ze 20. Tutaj można wyłączyć tą zupę mięsną. Rację kryzysową na razie też. Ugaś. Co prawda to też daje ciepło, no ale... Smaczne dania, to nie bardzo. Wyborne tym bardziej. No i tyle możemy robić. Natomiast drewniane umocnienia, natomiast tutaj możemy stwórz broń. Włócznie bym chciał stworzyć.
Przynajmniej ze dwie. Na razie jedną. Tu możesz jeszcze coś robić. Bandaże możesz zrobić, tkaninę. No nie wiem, weź 10 bandaży zrób. Bo tkaniny mamy dużo, zdaje się. Żeby tych materiałów nie zużywać takich, no. Tkaniny mamy dużo. 10 bandaży, 11 bandaży, bardzo dobrze. Co jeszcze możesz tutaj stworzyć? Części zamienne, potrzebujemy przetwarzanie metalu i tak dalej. Zbierz krzem. No właśnie. Jakiś łuk? Może łuk, a na razie nie. A ktoś może by tego... Dobra, Henry już leczy. Zranienie to wiem. Odkrycie wyżeł weimarski. Oswajanie psów. Dobrze, to fajnie. Nowy zasób suszone mięso. Zbadano tworzenie broni. Nie wiem, skąd mam jakiś metal wziąć, czy coś w tym stylu, no ale... Włócznie sobie zrób, bo to jest ważne. Badania. Drewniane umocnienia. Później mamy budowanie, racje kryzysowe, z czegoś możemy robić. Winiarstwo, ale jeżeli byśmy chcieli zrobić no, zarządzanie obozem, budowa obszarów pracy, ale to nie wiem, czy jest w tym momencie nam potrzebne. Tworzenie narzędzi. Narzędzia są do czego? A, że można badać obszary oddalone od naszego początkowego, ulepszyć nasze narzędzia, zoptymalizować procesy wydobycia, ścinania i tak dalej. No to też są fajne rzeczy. A to wydobywanie, wytapianie, przetwarzanie metalu też by trzeba było. Nawet nie wiem, czy nie przed budowaniem. Czemu się to przełączyło na takie wolne? Amber bada. W sumie dobrze, bo jakby ona się rozwinęła w kierunku badań, to by było fajnie. Amber mówi, że miejscowe zwierzęta nie są zagrożeniem. Rita słucha. No, nie zgodziłbym się z tym stwierdzeniem, no ale dobra. Gdzie są te kaktusy takie czerwone? Tu są najbliższe. Żeby mieć ich parę, weź mi tutaj... Aha. Uprawy jeszcze tu możemy zebrać. Jednego kaktusa. Trochę daleko, ale jakbyśmy czasem potrzebowali dla Ember coś z tego krzemożelu, czy coś w tym stylu, to ja wolę... troszkę tego pozbierać. Zwłaszcza, że to zawsze odblokowywuje jakieś nowe rzeczy. Nowy zasób krzem, no właśnie. I teraz można... O. Teraz można by tak naprawdę zobaczyć, czy można tutaj zrobić taki krzem, stwórz. Części zamienne. A, jeszcze przetwarzanie metalu w tym momencie trzeba zbadać. No właśnie. Żeby części zamienne robić. A co potrzebujemy, żeby móc wytwarzać jakieś paliwo dla tej? Mieszanka paliwa. Płynne paliwo na coś takiego. Krzemu energożel. Krzem i zwykłe paliwo. Ok, czyli mieszanie paliwa potrzebujemy. Oleje i tłuszcze. Aha, to potrzebujemy znaleźć zboże. Albo z owadów coś robić. No,
Dobra, nowa broń włócznia. Ty jesteś gościu od... Ty lubisz, no... Włócznie. A to w ogóle mamy? Narzędzi nie mamy. Tu nie mamy nic. Butów nie mamy żadnych. Czapek nie mamy. Dobra. Rita nie ma broni. Dobrze, no to dajmy jej łuk, nie? No teraz tylko pytanie, co to jest w ogóle? Obserwuj. Czy gdzieś jakieś zboże jest, czy coś w tym stylu? Kurczę, jak by wyglądało to zboże? Czy my w ogóle gdzieś w pobliżu mamy zboże? Bo jak nie będziemy mieć zboża, to nie odblokujemy sobie tych wszystkich tych. Tu jest zboże chyba. Nie, to jest brzeszcze trawa. To raczej na zboże mi nie wygląda. To co to jest? Wydobywaj. Znaczy można rozwalać te takie... No... To tygrys tu jest. Nie, to jest Ulfen. No, to zboże może nas troszkę przytrzymać, kurczę. Szczerze mówiąc. Bo ja tu nie widzę nigdzie jakichś takich rzeczy, które mogłyby być zbożem. Coś tu nie żyje. Takie wyprawy robię, żeby tu pewne rzeczy jednak odkryć. To co to jest? Takie dziwne. Latający owad. Tu są jakieś dziwactwa. Na górce właśnie, tam gdzie chcieliśmy iść na początku. Poćwiartuj. O rany. Tu też jest jakiś nieżywy. Kurde, co tu się stało, że one są takie nieżywe wszystko. No ale zboża to ja tu nie widzę. To chyba będzie trzeba owady polować. W takim wypadku. Bandaże mamy, dobrze. To jest niefajne. Tu też coś nie żyje. Gujo. Co to tak tyle padło nagle stworów? No tego by trzeba było gościa przyobserwować, a później rozwalić, bo to jest robal. Ale zboża to ja tu nigdzie nie widzę, kurczę. I to jest ból. Tu jest chyba zboże. Nie, to jest brzeszczotrawa. A może brzeszczotrawa przed... Nie, produkt ścinania jest ten. Siano. A tu wysiadują sobie. Halo? Dzień dobry. Jak ładnie. Dobra, obserwuję. Powykręcana roślina. Wytwarzasz coś tam. Rita, coś tam. Hope osiągnęła poziom... Intelekt 1. No proszę. Czyli większy intelekt. Nie podślada procedur. Ciekaw jestem jak to... Oho. O-o. Halo. Amber, gdzie jesteś? Wracaj, Amber. Amber, wracaj. W te pędy. Oho. Wylądowała grupa poszukiwawcza. Lekki robot szturmowy. Szybko się porusza, czy jest słabo opancerzony. Dobra, to Amber się... Dobrze, że ją wróciłem. Muszę ją jak najszybciej wrócić. Zanim nas zaatakują. Bo ona ma broń dystansową, a reszta nie ma broni. Ty masz broń tylko taką... Wręcz.
Henry. Idziesz tam. Amber idzie tu. Gdzie jesteś, Henry? Kurde, a tu jesteś. Oho, atak konsorcjum. Z kuszy strzelają, ale on podobno wręcz dobrze atakuje. Okej. Okay. Dobra, roboty załatwione. To ty odwołaj, idziesz się leczyć, a ty też odwołaj, ale proszę mi tutaj... Halo? Przeszukaj na jeźdźce. Zobaczymy, co on tam będzie miał. Nowa broń, laserowa pika. A, proszę, proszę. Trwałość bardzo mała od energii, obrażenia zadawane robotom. To będzie dla Henry'ego coś. Rita nie ma broni, dobrze, dobrze. Hope się rozwija. Nowy zasób. Ogniwo zasilające. Bardzo ładnie. Hop, co robisz? Jak to się rozwijasz? Cześć, zawdzięczam ci ocalenie z rąk konsorcjum, ale co teraz? Moje wzory świadomości potrzebują czasu, by osiągnąć swój pełny potencjał, lecz póki co mogę wytworzyć instancję nowej umiejętności, którą wybrać. Łowiectwo i walka, budowanie nowych obiektów, gotowanie, wytwarzanie, szycie, uprawa roślin, opiekowanie się zwierzętami, a nie ma tego leczenie. Budowanie. Tu mamy walka, intelekt, sprawność, walka, rolnictwo, intelekt. Może budowanie, bo w budowaniu mamy słabo. Jakby tak popatrzeć, to mamy budowanie 3, 1, 0. To ja bym Amber rozwijał w budowaniu. Proszę bardzo. A na razie możesz przynieść ogniwa zasilające, a Ember później będziesz transportować, bo ty jeszcze masz przeszukać kolejnego tego. Ty lecz gościa. Co robisz? Zamiast transportować... A, bo jeszcze Henry nie dotarł do tego. Lecz Henry'ego. Nowy zasób, rdzenie procesorów. O, no i proszę. Czyli też jest o tyle fajnie, że po prostu... No. To są rzeczy, które... Jak te roboty nas atakują, to później jak je rozwalimy, to możemy odzyskać fajnych sporo materiałów, nie? Ojejku, jak to choroba, Henry. Ból, przytomność, krwawienie. Zaraz cię, kurczę, tutaj poprawią. Hop, niech tu potransportuje wszystko. Czemu ty idziesz tak naokoło? Straszliwie. Ona się nawet szybciej porusza, widzę. To bym chciał, żebyście... Aha, to na pewno weźmiecie. Rita, wiesz co, na razie weź tą pikę, później się wymienisz z Henrym. Wyposaż się w laserową pikę i przy okazji możesz tu przynieść coś. Czy tego robala... Można by zapolować, ale Rita musiałaby w tym momencie
zapolować na takie robale. No bo problem z tym jest trochę taki, że skończą się nam zasoby, no, czy tego zasilania dla niej, nie? Dla tej Hope. Tego się trochę martwię. Posiłków mamy od groma jeszcze trochę. Więc żeby się to nie zepsuło, przeróbmy to na... Zupa mi jest na czekanie na pracownika, dobra. Części elektroniczne... Gdzież to było? Krzem. Skóry. Krzemożel. No właśnie. Niewiele tego jest. Nowy zasób zupa mięsna. Bardzo dobrze. Zetnijcie trochę tych drzew tutaj. Na razie z żarciem chyba nie będzie problemu. Przynieśliście już wszystkie te rzeczy stamtąd? Oni chyba tu przyniosą z czasem, więc zakładam, że będzie ok. To wytwarzanie metalu warto byłoby... No... Henry już wytwarza. Wiesz co, to właśnie. To ty... Tylko, że ta pika jest tak naprawdę... Upuść. Henry... Gdzie ty jesteś? Tutaj. Dobra, ja bym się, żeby chciał, żeby Henry się w to wyposażył. A Rita po prostu będzie co innego miała. Wiem, że nie ma broni. Błyskoczapnik. To są grzyby. Odblokowuje sadzenie, tworzenie balsamu leczniczego. Aha, grzybowe pochodnie. Takie buty. Dobrze, wiem, że nie masz broni. Henry ci zaraz wytworzy tutaj coś ciekawego. Tylko my musimy zadbać o jakieś paliwo dla tej naszej... Zobaczmy jeszcze tutaj do, no, badań. Piorun ochrony, przetwarzanie metalu, to już się robi, drewniane umocnienia. Racje kryzysowe, ale właśnie, tłoczenie oleju. Znajdź zboże. To nie mamy możliwości, tłuszcze z owadu. Ale czy to... Kurczę, ale... No... Problem jest trochę taki, że znajdź, produkuj zboże. Jeżeli byśmy chcieli paliwo robić, paliwo jest z płynnego paliwa. Potrzeby, no i rozbitek wytwarzanie 3. Oleje i tłuszcze. A czy to tłuszcze chyba też by były do tego? Czyli surowe mięso owada. Musielibyśmy zrobić. No bo się zaczynam obawiać, że tego krzemożelu nie będziemy w stanie zapewnić Hope, no i ona ziup, przejdzie, no, no nie, nie będziemy mieć jak produkować dla niej zasilania. Więc ty, Robal, ty posłużysz mi tutaj, no. Hope gdzieś tam spaceruje. A, Henry te bandaże cały czas robi. No może by wstała już w końcu ta. I zaczęła polować. Ember. Wake up. Rozmawia o niepewnej przeszłości z Ritą, no właśnie. O właśnie, żeby cię tylko nie zaatakował, dziad. Ja nie chcę, żebyś obserwowała... Chwila, moment, kurde. Poluj. Amber.
poluj na tego dziada. Aha, tylko dajmy trochę wolniej, bo... Dobra. Teraz nie możemy obserwować. Aha, tylko że jak żeśmy nie zaobserwowali, to nie będziemy wiedzieć, co to jest, kurde. A może będziemy wiedzieć. Zasoby wkrótce zgniją. Poćwiartuj. No nic, właśnie, no nic na to nie poradzimy. Może z tego płaskogłowego zwierza będziemy mogli powiedzieć, co to jest, bo tego wiemy, co to jest. Truchlik. Weźmy jeszcze upoluj truchlika. Albo poczekaj. Odwołaj. Bo nie wiem, czy z tego nie będziemy mieć. Nie, żarcie mamy tylko. To wiesz co, jednak poluj na tego truchlika, bo ja chciałem umieć, no, mieć, móc przerobić to na tłuszcz gdzieś. Dobra, obserwujesz, możesz to poćwiartować. Bo teraz powinniśmy mieć te tłuszcze jakieś. Może teraz będziemy mieć możliwość robienia tłuszcze owadów, no właśnie. To budowanie na razie jeszcze musimy darować. Nawet nie wiem, czy nie przełożyłbym to jako drugie, kolejne drewniane umocnienia. Rita, co robisz? A, bo ty obserwujesz tutaj. Dobra, zobaczymy, co to jest. Jak to skończysz obserwować, to się zabierzesz za badania. Hope, czy ty możesz, kurde, zacząć badać coś, albo ja wiem? Henry, co robisz? Wytwarzasz łuk, dobrze. To będzie mogła się Rita w to uzbroić. Hope niech bada, bo to też sobie rozwinie troszkę intelekt. Chociaż ona powinna budować, a nie badać. No ale dobra. Skóry się suszą tutaj. Dobra, niepewna przyszłość. Nie przejmuj się tym. O, wytwarzanie 3 to też jest potrzebne. Bo tam też było jakby takie wymaganie, żeby wytwarzanie 3 było. Więc bardzo dobrze, że Henry osiągnął ten poziom. Bo dzięki temu będziemy mogli, no właśnie, tutaj było gdzieś tłoczenie oleju, nie. Mieszanka paliwa, wytwarzanie 3, czyli tylko te tłuszcze roślinne, żeby odblokować to i będzie można się tym zająć. Nowy zasób skóra, dobrze. Jak tam z żywnością? Bandaże mamy.
spoży to krzem, to ona może też krzem zjadać? Chwila, moment. Budowanie na razie ma zero, ale zaraz. Pożywienie dla androidów. Krzem może jeść też. A, czyli jakby... Dobra, to nie jest tak źle, bo krzemu troszeczkę mamy. Nie wiem, w której kategorii to jest. Tu mamy 60 krzemu, to już się martwiłem, okej. Okay. To paliwo takie ekstra, to są te żelowe, to jest jakby... No... Rekreacja, coś nie możemy nic zrobić. Grzybna pochodnia. 10 grzybów i kamień. Kurczę, a jakby zrobić takie coś? Wydobywaj. Gdzie są te grzyby całe zakichane, świecące? Tu są. Zbierz. Zbierz. Możemy zrobić taką pochodnię, kurczę. Co jeszcze? Worek treningowych, tarcza do rzutek. Stopy metali, no to tego nie jesteśmy w stanie. Posąg, potrzebujemy też kamień przynajmniej. Hop, co ty robisz? Transportujesz? Aha, no dobra, trudno. Obserwuję coś tam, reszta śpi. O, mamy jeszcze parę minut zrobimy sobie. Dobra, tutaj rosną, tam coś tak rośnie słabo, ale rośnie. To ten krzem będzie najbardziej tak naprawdę nam tutaj potrzebny. Na szczęście w okolicy jest troszkę tych krzemu, coś tam. Więc hop będzie miała co jeść. Grzybne łowy, o. Błyskoczapniki żeśmy zebrali. Co tu potrzebujemy do tego? Kamień. Kto by był najlepszy do wydobycia? Bo może nikt nie ma po prostu tego włączonego. To jest kopanie czy wydobywanie? Kop. No to będzie chyba to. Henry. Henry, nie szukaj, tylko weź tu, wykop ten odłamek skały. Dwadzieścia. I teraz możemy zrobić grzybową pochodnię. Na przykład tutaj dajmy grzybową pochodnię. Tak na, nie wiem, czy ona będzie świecić? Będzie świecić cały czas. Będzie tak na środku mniej więcej. Chciałem jeszcze na koniec zrobić tą grzybową pochodnię. A to Amber będzie, znaczy Hope się tym zajmie. Dobra, ale weźmy się... Przez Amber buduje, dobra. Tak się to przełączyło. Przy okazji parę tych. Zetnij tych drzew trochę, bo zawsze drewno nam będzie potrzebne do różnych później budowy, różnych rzeczy. Podziwia grzybową pochodnię. Mamy to. No i bardzo ładnie. No dobra, no to myślę, że na ten odcinek chyba wystarczy. Na razie dzięki wam za... Co to się tu takie świeci, kurczę? Swojone zwierzęta. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.